Witam, witam. Ponownie nadajemy z miejscowości przed Anjouan, w której utknęliśmy. Postanowiłem nagrać jeszcze jednego vloga, żeby pokazać miasteczko, w którym właśnie jesteśmy. I to jest, proszę Państwa, znak, że jesteśmy już na południu. Brudne południe. Inna architektura, inny klimat. Czuć, że słońce tutaj przygrzewa bardziej niż na północy w Normandii. Ogólnie super vibe. No cóż, musimy przemierzyć to miasteczko, dostać się na wylotówkę i łapać dalej stopa. Jak nam, Paweł? Cool. Ogólnie nas zabrała tutaj przemiła pani, która jednak no nie ogarnęła tego, że nie powinniśmy lądować w środku czy na obrzeżach miasteczka, tylko właśnie na wylotówce. No ale damy radę, pozdrawiam. Proszę Państwa, dzieje się. Wylądowaliśmy na stopa w jakiejś wiosce, gdzie odbywa się festiwal, na który właśnie idziemy. Spontanicznie złapaliśmy stopa. Czuję, że będzie niezła czopa. Już możecie słyszeć w tle muzykę. Paweł, idziemy na balety, nie? Piąteczek, piątunio, kochani, we Francji. Pozdrawiamy. Pozdrowienia z tej kolorowej. Dzień z Francji, leka, leka. Bazylik Saint-Michel. Proszę Państwa, tak to wygląda. My wychodzimy. Przechadzać się dalej uliczkami Bordeaux. Ogólnie dzisiaj mamy dzień na farcie, bo najpierw pojechaliśmy pociągiem z wioski, na której byliśmy na festiwalu, na Santé. Nie musieliśmy płacić za bilet, 10 euro w suchym, a później poszliśmy na kawę i winko Bordeaux. No bo wiadomo, jesteśmy w Bordeaux, więc trzeba iść na winko Bordeaux. No i słuchajcie, kiedy chcieliśmy zapłacić, kiedy Paweł chciał zapłacić, to powiedzieli nam, że... Że kolega już zapłacił, ale ja wcale nie zapłaciłem. Znaliśmy, że nie będziemy się kłócić. Nasze szczęście ich pech. Nie będziemy się kłócić i po prostu poszliśmy z winkiem i kawką w brzuszku i z pełnym portfelem. Do pięknej katedry. Do pięknej katedry, tak trzeba żyć. Pozdrawiam. Proszę Państwa, przechadzamy się uliczkami Bordeaux. Przepiękne miasteczko, dlatego chcieliśmy je wam pokazać. Oj, tam tak zwane dymy. Kraksa na rowerze. Ogólnie to co? Bellissima, nie? Magnifique. Magnifique, jak to mówią Francuzi. Magnifique. Proszę bardzo. Piękne uliczki Starego Miasta. Tak wiem, przypomina to trochę Poznań. Na delikatnych sterydach. Ogólnie sztos. A tam katedra Saint-Michel, w której właśnie byliśmy. Teraz idziemy do Saint-André. I tak leci to życie w Bordeaux. Polecamy ten kraj, prawda? O, proszę bardzo, tatuażyk. Tatuażyk, może wleci. Nice. I tak to jest. Piękna pora. Oto jest stary rynek w Bordeaux, łącznie z katedrą. Magnifique. Pogoda cudowna. Winko szumi w głowie, jest gicik. Bonjour. Magnifique. Oto okoliczności, w których mieliśmy wczoraj przyjemność spać. Piękne jeziorko pod Bordeaux. Piękna malownicza miejscóweczka.
No tylko co, jakieś zwierzęta hasały w nocy i nam dokuczały, przez co nie wyspaliśmy się zbyt dobrze, ale za to kąpiel wjechała w jeziorze rano, tak też myślę, że to jest dobra rekompensata, co nie? Było idealnie, poza tym, że prawdopodobnie słyszałem dziki w nocy, chociaż Jace mówi, że to moje paranoje. Poza tym coś nam przebiegło rano koło namiotu, co akurat było fajne. Generalnie jest super, cieszę się, że tu jestem, jest cudownie. Jestem przeszczęśliwy. Elegancko, tak trzymać. Dzisiaj atakujemy Hiszpanię, mamy jakieś 100-200 prawie kilometrów do granicy. Tak też łapiemy się w Hiszpanii. Weź mi zdjęcia. Proszę Państwa, mamy to. Właśnie zbliżamy się do oceanu. Gdzieś w Bajan, południe Francji. Państwo podwieźli nas właściwie pod samą plażę i zaraz zobaczymy, już gdzieś tam można zobaczyć w oddali ocean. Pogoda jest idealna, jest 30 stopni, super hot, więc zaraz lecimy pływanko. Ja, tak jest. Nastroje są bardzo euforystyczne. Jesteśmy jakieś 30 km od granicy z Hiszpanią. Tak jest. Wygląda to już tak, jakbyśmy wjechali do... Ja czuję Hiszpanię. Tak jest, palmy, piękne kobiety. Wszystko się zgadza. Ja, lecimy, Lekaman. Lekaman. Proszę Państwa, this is paradise. This is paradise. Co można więcej powiedzieć? Tam widać morze. Proszę bardzo. Co ja mówię? Jakie morze? Ocean. Oui, oui, oui. Proszę bardzo, jesteśmy. Oui. No i tak, ostatni dzień we Francji. Mija nam naprawdę w bajkowych okolicznościach. Jesteśmy na plaży niedaleko Bahan. Proszę bardzo. Pierwszy raz widzę ocean. To Paweł też, tak? Tak, jest zacny i robi ogromne wrażenie. Robi wrażenie. Jest super. Trochę wychillujemy tutaj. Chcemy się przejść na tamtej latarni, a potem atakujemy na Hiszpanię. Dzisiaj Bilbao. Bilbao, oui. Ole, ole, amigos! Prawie Hiszpania. Jesteśmy w Andaye, Andaye. I do Hiszpanii mamy jakieś 2 kilometry. I zbliżamy się, zaraz wsiadamy w pociąg do San Sebastiao i lecimy z koksem. A w ogóle to my może już jesteśmy w Hiszpanii. Maybe. Ty, w sumie to tak, no może już jesteśmy. W każdym razie jest tu granica między Francją a Hiszpanią, bardzo płynna granica. Jest molto bene. Bardzo płynna. Bardzo płynna. Lecimy z tym. Dzień 7, poranek. Na obrzeżach San Sebastian. Gicik. Najpiękniejszy chyba nocleg, jaki mieliśmy jak dotąd, prawda? Na pewno exactus Purville, ale może nawet trochę wygrywa. Może nawet wygrywa, w Purville było pięknie. Bo to jest ocean. Tak, a poza tym my mieliśmy jednak ten namiot przy krzakach i nie było takiego widoku przy samym namiocie. Tak. A tutaj jest od razu widok sam na... Cliff. Tak. Pięknie, fale się obijają o skały. W ogóle mieszkają. W pięknych okolicznościach. Tam gdzie są Bogole. Jest krzyż, który tworzy niesamowity klimat w połączeniu z tym krajobrazem. W ogóle ciekawostka, jesteśmy na ziemiach państwa Coppola. Nie wiadomo, czy to ci artyści, ale... Ale Coppola. I tak to wygląda. Dzisiaj Madryt. Tak jest. Lecimy dalej, chociaż żal opuszczać to miejsce. Oui. No si, si. I pamiętajcie, nie puszczajcie bąków w namiotach. Dokładnie. Teraz idziemy na un café con leche, un café solo i bocadilla na śniadanko. Ciao, ciao. Szalony poranek w San Sebastian. Najpierw złapaliśmy BlaBlaCara do Madrytu. Okazało się, że zostaliśmy wystawieni. I nie przyjechał pan kierowca z Meksyku. Później chcieliśmy złapać stopa, okazało się, że wyjazd na wylotówkę jest niemożliwy. Ostatecznie postanowiliśmy pojechać autobusem do Madrytu za 40 euro za głowę, za bilet. No ale cóż, zaraz wsiadamy, 6 godzin jesteśmy w Madrycie, mamy już tam nocleg za, uwaga, 15 minut na osobę za noc. No i co? I fajny parking, fajny dworzec autobusowy jest San Sebastian, podziemny.
ogólnie spoko. Zdążyliśmy się też już pokąpać w oceanie. Paweł, coś masz do powiedzenia? Jest wspaniale. Jest jak jest. 6 godzin jazdy, 6 godzin spanka, wieczór w Madryt. Później spanka w hotelu, jesteśmy jak nowi i lecimy dalej. Tak. I w Madrycie czeka nas nasza pierwsza cerveza. Essa. Vlog z Madrytu. Z hotelu, proszę Państwa, 30 euro za nocę, dwie osoby, 15 euro za głowę. Paweł bierze prysznic, ja oglądam hiszpańskie telenowele, leka. No i co? I zaraz lecimy na Miaho. Siemanko, to znowu my. Jesteśmy w pięknym parku w Madrycie, w sercu miasta, w środku, w samym środeczku Madrytu. Czekamy na pizzkę. Byliśmy w... Gdzie byliśmy? Crystal Palace. Crystal Palace, a niestety nas nie wpuścili z napojem i z rzeczami. Także teraz siedzimy, pijemy kawkę, jemy zaraz pizzkę. Kawę con leche, kawa z mlekiem. I lecimy zaraz na dworzec do... Salamenko? Salamanka. Salamanka. Pozdro. I potem łapiemy stopa. Mamy nadzieję być dzisiaj w Portugalii. Ogólnie to nasze ostatnie godziny w Madrycie. Byliśmy tutaj 3 dni. Podoba się Madryt? Jest bosko. Co najbardziej Ci się podobało w Madrycie? Nie wiem. Wszystko. Wszystko. Piękne kobiety, piękne budownictwo, pyszna kawa. Cały Madryt. Okej. Łapiemy się w Portugalii. Pyszna, albo... zimna cerveza. Cerveza, o. I paello? Paello to się nazywa? Tutaj też jest paello swoją drogą, ale za 12 euro drogie. Paella. Tak. Bocadilla, paellas. Kuchnia madrycka jest okej, prawda? Very good. Cerveza znakomita. Wszystko się zgadza. Tylko to gorąco, no nie? Tylko to gorąco, no ale tak. Gorąco jest do wytrzymania. Są na to sposoby. Na przykład zimna cerveza. Okej, koniec. Piękna Salamanka, katedra w Salamance, do której trafiliśmy całkowicie spontanicznie. Mieliśmy teraz łapać stopa do Porto. Niesamowite. Ale postanowiliśmy tutaj zostać, a do Porto pojechać busem. I co? Chyba nie żałujemy, prawda? Absolutnie nie. Przepiękne. Przepiękne miasto. Można się poczuć nie jak w Europie, ale bardziej gdzieś na wschodzie. Mi się bardzo kojarzy to miasto z Izraelem i z Jerozolimą. Ogólnie jest przepięknie. Całe centrum to są właśnie tego typu budynki. No zjawiskowe miejsce. Gdzieś po środku pustkowia, myśleliśmy, że to będzie jakaś totalna dziura. Ale jest naprawdę... Bellissima, bellissima. Pozdrowienia z... tego malowniczego miejsca, już jutro Porto. A właściwie za 10 godzin. Si. Państwa, Hiszpania jest gotowa na wszystko. Jest tu oto stoisko i tak. Przekąski, kawa, regały, seksy, artykuły, rzeczy dla dzieci, napoje i agwa. I w istocie tak jest. Woda, napoje, przekąski, a nawet... mini Jack. Dobrze zaopatrzony sklep. Si? Lego mam.